18 listopada 2009 roku. Wita Was Roxana Daniewska. W piątek 20 listopada w naszej szkole odbędą się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego 23 Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie. Do wyborów zgłosiło się 5 kandydatów z klas pierwszych i drugich. Oto ich nazwiska w kolejności alfabetycznej. Adrianna Andrzejewska z klasy pierwszej D, Paulina Ciuraszkiewicz z klasy drugiej G, Jacek Czekaj z klasy drugiej E, Patrycja Frąk z klasy pierwszej B i Arkadiusz Nowicki z klasy drugiej D. Głosujcie na mnie, a na pewno się nie zawiedziecie. Reporterzy telewizji szkolnej TVS postanowili poznać kandydatów i przedstawić Wam ich programy wyborcze. Zapraszam do obejrzenia materiału filmowego. Adrianna Andrzejewska z klasy pierwszej D. Powiedz nam, dlaczego uczniowie mieliby na Ciebie głosować? Myślę, że będzie nam się współpraca bardzo dobrze układała i będzie dobrze. Co chciałabyś zmienić w naszej szkole? Co chciałabym zmienić? Tego w sumie jeszcze nie wiem, ale na pewno bym chciała wprowadzić dzień bez jedynki, na przykład w Mikołajki. Dziękuję. Mam koło siebie następną kandydatkę do przewodniczącej samorządu szkolnego. Paulina Ciuraszkiewicz z klasy 2G. Powiedz nam, dlaczego chciałabyś, żeby uczniowie na Ciebie głosowali? Dlatego, że dla mnie liczy się dobro naszych uczniów i dla mnie są ważniejsze czyny, a nie słowa. Powiedz nam, co chciałabyś zmienić w naszej szkole? No, nie wiem, co dokładnie chcę zmienić w naszej szkole, ale wiem, że już zmieniłam to, że mamy odgórne pozwolenie od dyrekcji na to, żeby chodzić na mecze naszej reprezentacji. Następnym naszym kandydatem jest Jacek Czekaj z klasy drugiej E. Jacek, dlaczego uczniowie mają na Ciebie głosować? No, powinni na mnie głosować, ponieważ myślę, że samorząd potrzebuje takiego przewodniczącego, który zmieni życie uczniów na znacznie ciekawsze. Ja uważam, że jestem idealnym do tego kandydatem, ponieważ mam wiele pomysłów oraz chciałbym wprowadzić dużo pozytywnych zmian, dzięki którym nauka w szkole będzie przyjemniejsza. Jacek, jakie to będą zmiany? Myślę, że chciałbym wprowadzić szczęśliwy numerek, czyli dzień dla takiego ucznia, którego numerek został wylosowany, który nie może odpowiadać w danym dniu. Oraz chciałbym stworzyć klub kibica, zespół cheerleaderek, no i takie różne. Właściwie mam Patrycję Frąk z klasy pierwszej B. Co chciałabyś zmienić w szkole? Jeszcze się nad tym nie zastanawiałam, ale na pewno chciałabym aktywniej uczestniczyć w życiu szkoły. Dlaczego uczniowie naszej szkoły mają na Ciebie głosować? Nad tym tak samo się nie zastanawiałam, ale to do nich należy wybór. Właściwie mam następnego kandydata, Arkadiusz Nowicki z klasy drugiej D. Co chciałbyś zmienić w naszej szkole? W szkole chciałbym zmienić dużo rzeczy, ale takimi najważniejszymi pomysłami są: chciałbym przywrócić nieprzygotowania, postawić stojaki na rowery przed szkołą, zrobić coś takiego jak konkurs talentów oraz myślę, że dobrym pomysłem byłoby też utworzenie szafek w szkole, aczkolwiek nie wiem, czy to jest do wykonania. Dlaczego uczniowie naszej szkoły mają na Ciebie głosować? Myślę, że dlatego, ponieważ mam dużo pomysłów, które są, myślę, że do zrealizowania. W czwartek, 19 listopada, odbędzie się na patio szkoły debata dla kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
Przedstawią oni swoje programy wyborcze oraz opowiedzą o tym, co chcieliby zrealizować w czasie swojej kadencji. A pani profesor Bożena Grynkiewicz, opiekunka samorządu, przedstawi regulamin wyborów. Dziękuję za uwagę. Z wyborczego studia dla Wiadomości Telewizji Szkolnej mówiła Magdalena Effler z klasy 2E.